Coś mam, proszę Państwa, szczęście w tym roku kalendarzowym, że akurat przypadają mi na ten poniedziałkowy tomograf kolejne rocznice. Tak, zapraszam na program z okazji okrągłej rocznicy ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ale uwaga, w analizie porównawczej. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Proszę Państwa, okres wakacyjny w polskiej historii, ale też w historiografii jest takim okresem, gdzie dzieje się rzeczywiście dużo. Mamy sporo rocznic. I mamy też sporo rocznic różnego rodzaju manifestów. Nie tylko ten dzisiejszy, czyli manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ale też choćby te słynne postulaty sierpniowe. Co roku właśnie w sierpniu odtwarza się ten mit Solidarności, żeby pokazać Polakom, że dobrze, dobrze, no może i jest źle, ale pamiętajcie, co by było, gdyby nie sierpień. O manifestie PKWN nie mówi się już praktycznie w ogóle. On jest zakazany, jest związany z Polską Ludową, więc stara się to pomijać. Ja chciałbym, żebyśmy sobie porównali to, co zrealizowano z obietnic Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli tego zakazanego manifestu, a co zrealizowano z postulatów sierpniowych, które już za miesiąc będziemy tutaj hucznie obchodzić. Proszę Państwa, co obiecywał nam manifest PKWN? No przede wszystkim granice, przesunięcie granic Polski, a dzieje się to przecież jeszcze w warunkach wojennych, odzyskanie Pomorza, Śląska Opolskiego, także Prus Wschodnich i szeroki dostęp do morza. To, jak wiemy, zostało w pełni zrealizowane i to dzięki ogromnemu wysiłkowi, także dzięki ogromnej daninie krwi radzieckich i polskich żołnierzy. Po drugie, reforma rolna, czyli coś, na co 70%, tak proszę Państwa, 70% narodu polskiego. Dziś tego się wyrzekamy, wyśmiewamy się ze wsi, wyśmiewamy się z pracy na roli, ale prawda jest taka, że dwa pokolenia temu praktycznie każdy z nas był chłopem. Tak, reformę rolną PKWN obiecał i reformę rolną zrealizował. Nie było tej strasznej kolektywizacji, o której się mówiło ze Związku Radzieckiego, tej przymusowej kolektywizacji, ale było właśnie, było postawienie bardzo szybko na rozwój tego rolnictwa indywidualnego. Chłopi dostali ziemię, chłopskich synów mogli wysłać do miasta, synowie mogli zrobić wykształcenie i zostać inżynierami. To też zostało zrealizowane. Także, proszę Państwa, płaca minimalna, tak? Proszę sobie wyobrazić, że w warunkach tej opiewanej dzisiaj drugiej RP taka instytucja była nieznana. No i wreszcie system ubezpieczeń społecznych, tak? Dzisiaj się też nam wydaje, że to wszystko jest zupełnie normalne. Otóż na takie dobrodziejstwo na masową skalę w Polsce wprowadzono dopiero po manifestie PKWN. No i wreszcie bezpłatne i dostępne szkolnictwo na wszystkich poziomach. To też kiedyś wydawałoby się czymś zupełnie niemożliwym. A PKWN nie tylko, że to obiecał, ale to zrealizował. Oczywiście nie chcę, żeby Państwo pomyśleli, że to jakaś laurka dla PKWN, bo wiadomo, w jakich warunkach to powstawało. Wiadomo, że niekoniecznie ludzie, którzy przyjmowali te decyzje, faktycznie decyzyjnymi byli, no ale fakt jest faktem. To, co zostało obiecane, przynajmniej z tego, co wymieniłem, zrealizowane zostało. A co, proszę Państwa, z postulatami sierpniowymi? No, tych postulatów oczywiście trochę było, Państwo też pamiętacie. One, niektóre są kontekstowe, związane z sierpniem 80 roku, no ale zobaczmy choćby na te ekonomiczne, o których moglibyśmy powiedzieć, że w związku z trwającym postępem, no, powinny nie tylko być zrealizowane, ale też chyba powinno być lepiej, prawda? No, przecież po co żeśmy tą komunę obalili? No i zobaczcie, proszę Państwa, taki pierwszy z tych postulatów. Automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza. No jak tam? Zauważyliśmy po tym, jak ruszyła inflacja, że nam te płace wszystkie wzrosły? Nie, bo już tego nikt dzisiaj, proszę Państwa, nie reguluje, a więc po prostu inflacja zjada nasze oszczędności. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do lat 55. No jak to, proszę Państwa, brzmi, gdy dopiero co polską scenę polityczną i to właśnie przez formacje postsolidarnościowe, przecież Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość, rozgrzewał do czerwoności ten spór, czy 67, czy 65. Wreszcie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. No, to też każdy rodzic wie, jak to, proszę Państwa, w Polsce wygląda. Już troszeczkę lepiej niż chyba jeszcze parę lat temu, przynajmniej w Warszawie, no ale
nadal zmagamy się przecież z ogromnym niedoborem. A mówimy o roku 80. Mówimy, przypomnę, o manifestie, który jest takim wręcz kamieniem węgielnym, takim mitem założycielskim III RP. No i wreszcie skrócić czas, to jest mój ulubiony postulat, zwłaszcza właśnie w związku z tym, jak wygląda życie mojego pokolenia. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie. Proszę Państwa, oczekiwania na mieszkanie. Skrócić czas. Bardzo ładnie się tego słucha w warunkach, kiedy, no mówię, zwłaszcza moje pokolenie, które nie zdążyło się przecież już uwłaszczyć, w ogromnej większości jest skazane na kilkadziesiąt lat pracy, by w ogóle to mieszkanie nabyć, a pewnie i tak pod koniec życia oddaje jakimś bankierom w ramach odwróconej hipoteki. No i jeszcze raz. Tylko jeden z tych manifestów jest dzisiaj świętowany, a o drugim się nie mówi praktycznie w ogóle. Dlaczego? Czekam na Państwa komentarze. Kreatywność mile widziana. Jeśli chodzi o dzisiejszego tomografa, to już wszystko. Żegna się Tomasz Jankowski.